Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu zbudowano w 1917 roku. Kompleks baraków pod miastem postawiły władze Austro-Węgier. Pierwotnie był to obóz dla emigrantów i robotników sezonowych. Józef Piłsudski jako 19-latek sparaliżował carską administrację. Dokonał tego podczas pobytu na syberyjskim zesłaniu. Wystarczyły mu 2 ruble, by na długie miesiące zaangażować kilkudziesięciu rosyjskich urzędników. Kilkuset Polaków przeżyło Katyń. Z rąk siepaczy NKWD poległo 21 tysięcy polskich żołnierzy, oficerów i policjantów. 400 ocalało. Do dzisiaj nie jest jasne, dlaczego pozwolono im przeżyć. W średniowiecznej Hiszpanii prawdopodobnie rządził Polak. Niejaki Mutachid był słowiańskim niewolnikiem. Bardzo możliwe, że pochodził z państwa Mieszka I. Około 1015 roku przejął władzę nad Balearami i częścią Walencji. Polska w XX wieku wypowiedziała wojnę tylko jednemu państwu. Co ciekawe, akt ten nie został przyjęty do wiadomości przez drugą stronę, a była to Japonia.